W sądzie rejonowym w Mińsku Mazowieckim zakończyła się rozprawa przeciwko członkowi Koła Łowieckiego nr 7 Knieja w Warszawie oskarżonym o zastrzelenie dzika przelatka zamiast wpisanego do pozwolenia dzika warchlaka. Przypomnijmy pokrótce, jak doszło do wniesienia aktu oskarżenia. Zarówno prowadzący na podstawie pisma zarządu Koła postępowanie sierżant sztabowy Jarosław. Targoński z komisariatu w Kałuszynie, jak i sporządzający akt oskarżenia, aspirant Jarosław Gąska nie był w stanie właściwie zinterpretować biologicznego określenia gatunek. Nieznajomością biologii wykazała się także prokuratorka, zatwierdzająca sporządzony przez mający kłopoty z nauką biologii policjanta, prokurator prokuratury rejonowej w Mińsku Mazowieckim Renata Duszczyk. Wątpliwości nabrał także sąd rejonowy, który posiłkował się opinią biegłego z dziedziny łowiectwa. Dopiero wykładnia biegłego magistra inżyniera Jakuba Pałubickiego pozwoliła na właściwą ocenę zarówno działania zarządu koła, jak i określenie, czy Marian Chruścicki dokonał zarzucanego mu przestępstwa naruszenia przepisów karnych ustawy prawo łowieckie. Biegły stwierdził, cytuję, na podstawie zebranego materiału dowodowego można jednoznacznie stwierdzić, iż oskarżony podczas polowania w dniach 21 kwietnia 2013 roku i 12 maja 2013 roku nie naruszył wydanego upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego numer 14, łamane na 384, łamane na 13. Co do gatunku, płci lub liczby wskazanych sztuk, Jednoznacznie najprawdopodobniej pozyskał inną klasę wiekową, jak wskazane w upoważnieniu, lecz bez analizy żuchwy nie jestem w stanie tego jednoznacznie stwierdzić. W przedmiotowej sytuacji nie jest to jednak kluczowe, ponieważ pozyskanie niezgodne z klasą wiekową nie jest naruszeniem artykułu 52.6 ustawy z dnia 13 października 1995 roku prawo łowieckie. Koniec cytatu. Sąd wysłuchał mowy końcowej prokuratorki, która po zapoznaniu się z opinią biegłego, nadal uparcie twierdziła, że miało miejsce przestępstwo, oraz mowy oskarżonego, który stwierdził, iż od początku czuł się niewinny i jego zdaniem przestępstwo nie zaistniało. Ogłaszając wyrok, sąd uniewinnił Mariana Chruścickiego od zarzucanych mu czynów. Sąd stwierdził, że nie ma żadnych przesłanek dla uznania, że oskarżony dopuścił się przestępstwa. Nawiązując do treści zarzucanego aktem oskarżenia paragrafu 52 ust. 6 ustawy prawo sąd stwierdził, że oskarżony Marian Chróścicki nie odstrzelił większej liczby dzików niż miał w pozwoleniu, nie odstrzelił innej płci tych zwierząt, ani nie odstrzelił Innego gatunku zwierzyny niż miał w pozwoleniu. Do okoliczności wystawienia pozwolenia na odstrzał kilku kilogramowych dzików, które w kwietniu i maju mają zaledwie kilkanaście dni życia, sąd się nie ustosunkował, ale takie podejście do realizacji łowiectwa zauważył w swojej opinii biegły, krytycznie odnosząc się do działania łowczego koła. Wszystkie rozprawy obserwowane były przez przedstawiciela wysłanego przez zarząd koła. Na kończącą proces rozprawę przybył osobiście prezes inicjującego oskarżenie zarządu koła nr 7 Gnieja, Jerzy Augustyniak. Jerzy Augustyniak Podczas odczytywania wyroku, usłyszawszy słowo uniewinnia, wniósł kciuk prawej dłoni w kierunku oskarżonego, a po zamknięciu rozprawy podszedł i pogratulował. Gdybym nie widział starań prezesa Jerzego Augustyniaka i Łowczego Koła Karpia w dążeniu do pogrążenia oskarżonego, zmaterializowanych w formie licznych pism kierowanych do zarządu okręgowego w Siedlcach, policji i do sądu, Zapewne uznałbym te gesty za szczere. Jakby na ugruntowanie moich wątpliwości, dostałem kolejny komunikat wysłany wszystkim członkom koła, w którym zarząd Kniei rozpoczyna kolejną krucjatę przeciwko Marianowi Chruścickiemu, tym razem o rzekomy udział w polowaniu zbiorowym na kaczki, podczas gdy był on zawieszony w prawach członka prezes przed rozprawą poinformował Mariana Chruścickiego, że prokuratura robi już w tym kierunku jakieś działania. Z tą kolejną intrygą zapoznam czytelników w następnej relacji zatytułowanej Sąd nad dzikami post scriptum.